Hej, cześć, witajcie, z tej strony Adamski, jest to kolejny odcinek Let's Play Kratos MT2, a zarazem pierwsza część serii filmików z Kratosa, w której będę wam przedstawiał, jak zarobić właśnie na tym serwerze. Będzie to troszkę podzielone, tak, ponieważ zarobię na pierwszym levelu, na 10, na 15, a powiedzmy na 35 chociażby się troszkę różni, a zwłaszcza od tych już wyższych leveli już to się naprawdę, naprawdę różni. Więc zaczynamy od początku jak zarobić. A więc mam tutaj dropka 13 level, tak, z którego korzystałem już dawno temu. Teraz jest tutaj, naprawdę tutaj jest tak naprawdę postać bez eku. I aby to nadrobić, po prostu ten brak HP i tak dalej, gdzieś tutaj sobie przełożyłem z głównego konta właśnie medal bohatera. Nie jest to jakoś ciężko do zdobycia już teraz. Na początku był to problem, a że mi się nie chciało robić dodatkowego eku, to po prostu to nadrobi te braki. A więc zaczynając grę, jak zrobić chociażby na to dania, na zmianki i tak dalej. Ano po całe M1 są rozsiane takie beczki. Można je niszczyć do 35 poziomu i po zniszczeniu otrzymujemy losowy przedmiot. Co do beczek, możemy dostać naprawdę od zmianek do dań, mogą nam wypaść nawet 4 przedmioty, a może nam właśnie nie wypaść nic, tak jak w tym przypadku. A więc po prostu trzeba jeździć po M1 i je bić. Są one dość często spotykane, jak widzicie, co parę sekund ja tutaj mijam jedną z takich beczek, a więc nie będę wam po prostu... O, widzicie, teraz kamień metin słaby, więc możemy sobie nawet metin przyzwać. I to naprawdę nie jest problem, tak? A to chyba nie będę nawet jeździć po całym M1 i wam pokazywał, gdzie są te beczki, po prostu nawet nie... Wiem z tego, co jest 25 sztuk na całą mapę i jak zauważyłem, są blisko drzewek. To jest moje spostrzeżenie. No i myślę, że przejdziemy teraz do kolejnego zarobku, do powiedzmy tak 20 levela, czy po prostu metiny w M1. Jest to naprawdę dość dobry zarobek, zwłaszcza na początku. Możemy dropić z nich księgi umiejętności, tak, czyli coś, co jest nam naprawdę potrzebne. Oraz coś, co jest także bardzo, ale to bardzo przydatne, czyli kamienie dusz od plus 0 do plus 3, tak jak widzicie, ja mam tutaj ich całkiem sporo. I jak tylko ubijemy sobie te 3 metiny, zaprezentuję wam, gdzie możemy wymienić te kamienie dusz i do czego one nam będą przydatne. A więc widzimy się, jak będę ubijał tego metina, chociaż nie, teraz już nie będę robić cięcia, zrobię cięcie przy następnych metinach. Co do tutaj właśnie tej rękawiczki, zabicie metinów otrzymujemy specjalne punkty osiągnięć i potem możemy je wymienić w tym właśnie sklepiku na taką też rękawicę złodzieja. A więc dropnęły nam właśnie zwój umiejętności, kadeki od plus 0 do plus 3, nawet plus 4 mogą dropić, dodania, zmianki, naprawdę, naprawdę bardzo ładnie i obficie to nam dropi. Jest teraz za ubicie tych wszystkich 3 metinów i widzimy się pod NPC-em właśnie, u którego będziemy wymieniać te kamienie dusz. Ok, jesteśmy już w M1, obok NPC-a, u którego będziemy mogli wymienić kamienie dusz na punkty, znajduje się on między handlarką różności a strażnikiem gildyjnym. Jest to Konfucjusz i po prostu przeciągamy na niego nasze kadeki. Gdzieś tutaj miałem ich większą ilość. Ok, przeciągamy sobie taki kadek. Każdy kadek daje nam 10 punktów, chyba że plus 2 może tam daje nam więcej. Tak. Plus 0 daje nam 5, plus 1 10 i tak dalej, to leci. I po prostu te punkty możemy wymienić sobie na marmury. Za określoną ilość punktów, jak widzicie, tutaj mamy rozpiskę tych punkcików. I mamy tutaj odpowiednie właśnie marmury, tak? I za każdy marmur możemy sobie wymienić daną ilość punktów dajemy za dany marmur. Tak na przykład młody pająk, czyli ten najlepszy, jest za 90 punktów, czyli jak widzicie, wcale nie jest aż tak źle, nie jest aż tak ciężko je zdobyć, ponieważ za na przykład już kilka takich kadeków już daje nam to jeden taki marmur. Jeden taki marmur myślę, że możecie spokojnie sprzedać za 1,5 kaka, nigdy ich nie sprzedawałem raczej, ale myślę, że te wyższe levelowe postacie raczej będą je kupować, a więc 1,5 kaka, 2 kaka myślę, że spokojnie to sprzedacie. No i jeszcze co do metinów, bo M1, mimo że są w miarę łatwo dostępne, myślę, że możecie czasem mieliście w godzinach szczytu problem, żeby je znaleźć. A więc jest coś takiego jak wężowe pole i mam tutaj zapisanych 6 respawnów. Na każdym respawnie możemy spotkać w okolicach tych kordów, na które ja się na przykład teleportowałem, jest na przykład jeden metin. Chwilkę, tylko znajdę ten. Tutaj będzie za chwilkę ten drugi, jak tutaj zjedziemy troszkę niżej. Widzicie, drugi metin i mniej więcej na każdych kordach będzie
kolejny metin albo kolejne dwa metiny. W opisie będziecie mieli te wszystkie koordynaty wypisane, abyście mogli sobie znaleźć. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, to klikacie teleportacja, klikacie dalej wężowe pole i was teleportuje właśnie na wężowe pole, gdzie to właśnie znajdą te metiny. A więc to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o zarobki na tych levelach, przynajmniej z tych, których ja korzystałem. I przenosimy się na kolejny level, będzie to okolice 35 poziomu. Okej, no i chciałbym wam teraz przedstawić zarobek na 35 poziomie. Niestety nie mam takiej postaci, żeby wam to przedstawić. Więc po prostu będę w miarę jeździł te miejsca wojem i wam po prostu mówił sobie jak, jaki z tego może być zarobek i tak dalej. No i w tym momencie jesteśmy na tej części góry Sohan. Jest to miejsce, gdzie jak wcześniej pewnie widzieliście, biłem lodową wiedźmę. Zarobek przedni jest szansa na metal naprawdę dobry sposób, tylko że teraz jakoś ja jej nie mogę znaleźć. Ja gdzieś się schowała pewnie za tym drzewkiem i ja jej nie mogę znaleźć po prostu. O, mówiłem. Okej, a więc mam lodową wiedźmę, tak? Ona, jak widzicie, się respi tutaj na każdym H jedna sztuka. Ja jej wybijać nie będę, bo dropu i tak mieć nie będę, więc po co zabierać inny zarobek. Przy okazji, jak widzicie, możecie sobie bić metyny śmierci, z którego to już raczej będę miał drop, więc szybciutko sobie go ubijemy. Przy okazji zobaczycie, ile mój badziak bije przy full odpala, że tak powiem. Zobaczymy, po ile będą hity. 13k, to jak widzicie, jak się już ma full jest, full eku, naprawdę drop jest super. Dodatkowo dropicie sobie tutaj jakieś rady, jak widzicie, zwoje oraz ulepszacze, tak? Ulepszacze też całkiem źle schodzą. Tutaj właśnie macie lodową wiedźmę, a tutaj respi się plaga. Tak, a więc możecie sobie ubijać te 12 bossów, ubijacie 12, logacie się i prawdopodobnie będzie już kolejny resp. Chyba jest resp co pół godziny. A więc to był pierwszy zarobek na 35 levelu, z których ja przynajmniej korzystałem. Teraz zaglądamy tutaj sobie na do mojego tajemniczego zwoju i mam tutaj loch małp trudny. Czyli kolejny zarobków na 35 level, robicie sobie full eku na blok, na zwierzęta i tak dalej. I macie tutaj przedni zarobek. Wchodzicie tutaj, ubijacie spot, przechodzicie do tej części i bijecie kolejny spot. Na każdym H jest inny spot, więc nie ma takich problemów jak na przykład na Rawi było. I macie oczywiście lore, czyli punkciki oraz drop zwykły, tak? Kamień duchowy i tak dalej. Widzicie, całkiem źle posypał. Zwój błogosławieństwa, zwój egzorcyzmu chociażby, albo i sobie podniosę nawet. Więc naprawdę jest fajny zarobek. Same medale po 200k za sztukę, więc też nie jest tak źle. Możecie sobie to wszystko spokojnie zbierać i całkiem źle na tym zarobicie. A więc to jest kolejny zarobek na 35 levelu, z którego ja korzystałem, czyli trudny lochmał. I kolejna pozycja na moim zwoju specjalnym. Są to metiny na wężowym polu, tylko że to już nie są te metiny na pierwszych levelach, tylko właśnie metin morderstwa, metiny 7-5. I ja się naprawdę opłaca bić od 3-5 levela spokojnie, dawałem sobie radę, więc nie widzę powodu, abyście wy sobie też nie dawali. Oczywiście ktoś już tutaj ubił, wątpię, żebym o tej godzinie spotkał jakiekolwiek metiny tutaj, mogą być małe problemy. I uwaga, uwaga, czy będzie metin? Wątpię, bardzo wątpię, może jeszcze tutaj... Pamiętajcie, że tutaj na górce też może stać, no niestety nie ma. Ale kolejny, właśnie, może podam wam akordy. 145-600 i jeżeli chodzi o to, to w jednym z filmików żaby po prostu jest to zaprezentowane, ponieważ nie chcę mi się teraz jeździć w każdym respawnie i ma to miarę pokazywać. Pojeźdźcie sobie i dacie radę to spokojnie znaleźć. I teraz kolejny zarobek, a więc te bossy, tak? Te bossy, które wiem, boss wężowe, jak mam tutaj zapisane. Teleportujemy się 6 bossów, 6 szans na broni 7-0, które już są bardzo drogie u handlarki. Nie wspominając już o magicznym metalu, który również może nam tutaj polecieć. Chyba widzieliście, jak go kupiłem w jednym z właśnie filmików. Działa na niego bon na diabły, więc jeżeli sobie nie dajecie rady, po prostu robić sobie full eku na diabły i jest już okej. Koordyna, który tu się respi, 90 na 900, a więc możesz sobie tutaj przyjechać i sobie to pobić. I kolejne miejsce, gdzie respi się, powiedzmy, jego brat bliźniak, to las. Na środku lasu jest taki sam boss, inaczej wygląda, co prawda, ale
problem z ubiciem i tak dalej. Są po prostu takie same, różni się jedynie wyglądem. Drop jest taki sam. Przyjeżdżacie sobie na środek i sprawdzacie po prostu każdą ścieżkę, gdzieś tutaj powinien być. No i kolejny zarobek na 3-5 levelu. Niech no ja pomyślę. Jak coś się dowidzimy się, żebym wam mógł to przedstawić. Okej, no i ostatnia część tego filmika z zarobku od 1 levela do 3-5 levela. Koniec Red Lasu. Jesteśmy teraz na końcu Red Lasu, właśnie leży drop, czyli to co tak naprawdę fajne dropiło, to już ktoś pozbierał. Jesteśmy na końcu Red Lasu, tutaj właśnie rozpi się kolejny taki sam boss. On to te same zasady co poprzednich dwóch, tak? Ubijamy go z bonem na diabły, nie ma żadnych problemów, po prostu ubijamy sobie, bierzemy sobie go do ściany. I jest to tak samo jak poprzednio, tak jak mówiłem, są to bracia, bliźniacy można powiedzieć, tylko inaczej troszeczkę wyglądają bony i trudności, żeby to ubić. Są takie same, przy okazji możemy sobie tutaj spotkać mety na 9-0, które również możemy sobie ubić, czyli 3-5 level to jest generalnie te bossy, trudny lock, oraz metiny od 4-5 levela do 9-0 nawet. A tymczasem dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. To był zarobek od 1 do 3-5 levela na Krodosie. Widzimy się w kolejnych, gdzie to przedstawię wam zarobek od 5-0 powiedzmy levela do może nawet maksymalnego. Do zobaczenia, piszcie na Facebook, dodawajcie, znaczy lajkujcie Facebooka, piszcie w komentarzach co wam się nie podobało i co wam się podobało, żebym mógł zmienić i żeby wam się to wszystko lepiej oglądało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Let's Play Krados MT2.